Jadę do Torunia, do salonu Hondy. Siemano, siemano. Jadę do Torunia, do salonu Hondy. Zainteresował mnie jeden motocykl Honda CRF. Jaka pojemność? No to zobaczycie na miejscu. No powiem wam, że na ten motocykl to czekam już bardzo długo. No czekam na ten motocykl, kurde, na Niemcy już tak długo. O, nawigacja mi właśnie tutaj mówi, gdzie mam jechać, a ja i tak wiem, gdzie mam jechać. Już tam raz kiedyś byłem z Husqvarną, wiecie, sprzęgło mi się spaliło i to był najbliżej serwis Husqvarny i tam pojechałem. Wam, no po prostu mam coś takiego jak niektórzy z was, że po prostu no chciałoby się motocykl, tak? A ten termin kupna i w ogóle no to się odwleka, odwleka. Praktycznie taki sezon szosowy, no to lada moment to się kończy, nie? A ja nadal motocykla nie mam. Dobra, muszę przyspieszyć, bo tutaj 70 można. No, gerade aus. Także, pany, zbliża się ten moment, być może, zakupu. Ale naprawdę, CRF-ka mnie zainteresowała. A jaka wersja, no to zobaczycie na miejscu. Tak jak wiecie, ja chcę motocykl na ulicę, tak? Na ulicę i do takiej zabawy, jak gdyby, no. Nie wiem, czy 30 koni da radę. Może niektórzy już wiedzą, o czym mowa tutaj. No ale jadę do Torunia, do chłopaków. Nie wiedzą, że będę nagrywał, ale no może się zgodzą. Nie, no zgodzą się na pewno. Honda. No jedną Hondę mam, no teraz tą, jeszcze tu Hondą jadę. Także, kurde, powiem wam, że przez telefon dostałem dużą zniżkę. Bo wczoraj dzwoniłem. Oczywiście nie wiedzą, kim ja jestem, po prostu klient. Jestem ciekawy. I cena jest no stosunkowo niska, nie? Powiem wam. Za tą cenę się kupi 3/4 Chińczyka. Łajenny, ten mnie tutaj wyprzedza. O Boże. Dobra, to tymczasem. No powiem wam, na motocykl czekam od marca już i go nie ma. Czyli słuchajcie, wiem jak to jest, nie? Wiem jak to jest marzyć. Ale pamiętajcie, na to trzeba pracować ciężko i marzenia się spełniają wtedy. Wiadomo, samo nigdy nic nie przyjdzie. Będzie dobrze. Czyli słuchajcie, ja po to jestem, żeby po prostu pokazać wam, że nawet jak się źle dzieje, nie, no to można po prostu z tego wyjść obronną ręką zawsze. Pamiętajcie, najważniejsze jest to, że żyjecie i jesteście zdrowi. Najgorzej jak choroba jakaś przyjdzie, ale tak, to po prostu trzeba się cieszyć z tego, co jest. Jadę Hondą do Hondę. No trzeba wykombinować jakąś kasę, nie? Na ten motocykl. To od razu z tego miejsca pozdrawiam wszystkich hondziarzy. Mój ulubiony most. Wjeżdżam do Torunia. Zaraz tam będę. A i tutaj wszystko stare. Stare miasto. Krzyżackie. No siemano, no jestem już na miejscu. Wchodzę do salonu. Show me.
Czyli muszę wam powiedzieć, no to taki motocykl miejski, supermoto, trochę na do lasu, na przejażdżki po lesie, po bezdrożach. Jeny. Honda. O, jestem. Zaraz wam opowiem o tym sprzęcie, który wybrałem. Ogram wam trochę salon. Muszę wam powiedzieć, że na bogato tutaj jest. Motocykli pod dostatkiem i wyposażenia. No przede wszystkim można tutaj kupić ciuchy, kaski, w ogóle wszystko, co potrzebujecie do motocykla. Zanim przejdę do tego motocykla, który wybrałem, to przejdziemy się trochę po salonie. Do mojej wybranki. To jest też ona, beta ona. No co, no po prostu ja potrzebuję motocykl po mieście, po dużym mieście. Czyli wszystko już tutaj mam, handbary, tak? Sprzęgło. No sprzęgło, mały adventure und małe enduro. Miejski motocykl, homologacja normalnie. Liczona w kilometrach, nie w motogodzinach, jak i w jednym, tak i w drugim. Silniki są te same, zawieszenie jest to samo. Koła z przodu 21, z tyłu 18. Zębatki, tak jak producent przewiduje, to jest 14 przód, tył. Nie wiem, no nie liczyłem, ale 14 przód. Wydechy, tak jak widzicie, no po prostu już są pod euro zrobione. Honda nie przewiduje tutaj jakichś tam swoich wydechów na zamianę, ale są wydechy akcesoryjne od innych producentów. Trzeba będzie coś poszukać. 27 i coś koni. I teraz na jaki motocykl padł wybór? No tutaj lampa jest w niezmiennym położeniu. To jest lampa na stałe, ten motocykl jest właśnie przez to cięższy, tutaj przez te dodatkowe obudowy, no zabudowany jest ładnie. A to, jak to się nazywa? Rally, Honda CRF Rally. Nie, no ładnie to jest tutaj zabudowane. No tutaj wszystko jest w LEDach, tutaj w tej jest zwykłe żarówki. Co mi to tam akurat nie przeszkadza, no na pewno no tam jest większy zbiornik, pewnie tam ponad 10 litrów ma. Tutaj jakiś jest dodatkowy schowek, początkowo myślałem, że to jest filtr powietrza, ale no niestety to jest jakiś taki dodatkowy schowek na jakieś narzędzia. A tutaj podnóżki dla... Ja obstawiam tutaj tego. Bardziej mi leży. Powiem wam, uwielbiam takie miejsce jak to, nie? To jest po prostu dla mnie mój świat. Ja bym mógł tutaj zamieszkać, nie? Nawet nie jeździć, tylko tutaj być z tymi sprzętami. No, także trzymajcie kciuki, nie? No, żeby się udało, żeby jakiś sprzęt w końcu do Blacka na Niemcy wleciał, żeby wróciły z powrotem filmy na kanał. A uwierzcie mi, jest tam co nagrywać. No, po prostu cały czas coś tam się dzieje, nie? Akurat jak jadę samochodem, no to nie ma gdzie stanąć, żeby przystanąć, żeby z kimś pogadać, nie, o motocyklach, ale naprawdę jest dużo, tym bardziej, że z tym niemieckim coraz lepiej, no coś tam kulawo, zawsze się dogadam, nie będzie źle. No dobra, to trzymajcie się, trzymajcie kciuki i podpowiedzcie mi, który, czy Rally, czy Seta, czy...
to. Patrzcie to. To tutaj. To takie zaparcie będzie tutaj, tylko przykleić papier ścierny. Papier ścierny przykleić, żeby nie ślizgało się na wheelie. No coś pięknego, nie? Ja nie wiem, do czego to jeszcze jest, ale może pasażer się tu trzymać. Dobre, dobre. No dobra, jeszcze usiądę. Jeszcze usiądę z kamerą. Bleku. Jeszcze usiądę tu z kamerą. Nie no, to sprzęgło to jest, kurde, rewela. Ja już nie miadę. Ale nie no, będzie można szaleć na tym, kurde. Już nie mogę się doczekać, kurde, żeby, kurde, no nie ma testówki, no. Ojej, ale będzie dobrze. A jeszcze sprawdzę biegi. O kurde, powiem wam, chodzą rewela. No to tyle pojeździłem, nie? No ja to muszę wam powiedzieć, no trochę ochłonąłem, nie? Ale po prostu powiem wam już, no nie mogę się doczekać, nie? Szok, po prostu szok. Taka 300 to jest po prostu rewela. To jest to, co potrzebuję. Trzymajcie się, nara, hejos. Trwajcie w swych marzeniach i nie poddawajcie się. Hejos. Największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.